Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Sławomir Szachowski. Z wykształcenia jestem lekarzem, praktykiem. Prowadzę przez wiele lat swoją praktykę i leczę pacjentów. Głównie moje główne zainteresowania dotyczą zaburzeń psychosomatycznych. Chciałem Wam powiedzieć, że duża część z nas ma takie zaburzenia. Są to objawy bardzo różnorodne, z różnych narządów, w postaci przyspieszonego bicia serca, czy przyspieszonego oddechu, nadmiernego pocenia się. Każdy z nas je oczywiście posiada. Nie wszystkie wymagają leczenia, nie wszystkie wymagają postępowania terapeutycznego. Duża część zaburzeń powinna być leczona przez psychologów. Muszę tu z całą odpowiedzialnością podkreślić, że duża część pacjentów, która trafia do nas, do lekarzy, ma niepotrzebnie przepisywane leki, ma niepotrzebnie zlecane badania, niepotrzebnie jest wysyłana do szpitali. Mogłaby spokojnie być diagnozowana i leczona przez psychologów. Tak się dzieje w wielu krajach Unii Europejskiej. Miałem przyjemność pracowania kilka lat w jednym z krajów Unii Europejskiej, gdzie większość pacjentów z tymi zaburzeniami była kierowana do leczenia psychologicznego, a więc do oddziaływania sfery psychicznej na sferę fizyczną. Takie instytuty, taki model leczenia głównie obserwujemy w tak zwanej Starej Unii, a więc we Francji, w Niemczech, w Szwajcarii, Holandii czy w Wielkiej Brytanii. Zaburzenia psychosomatyczne są to zaburzenia niedokładnie wyjaśnione. My nie wiemy, dlaczego one występują. Wiadomo tylko, że pod wpływem bodźca psychicznego uruchamiają się pewne reakcje fizjologiczne i dochodzi do, właśnie tak jak wspomniałem, do przyspieszonego bicia serca, do nadmiernego pocenia się, do braku kontroli emocji w trakcie wypowiadania własnych sądów, do takich objawów, z którymi pacjenci się do nas zgłaszają, na przykład z powodu bólu w plecu, bólu w głowy, mrowienia, cierpnięcia. Ci pacjenci są bardzo często odsyłani do psychologów, ale bardzo długie kolejki są u psychologów, zanim oni do nich trafią. Duża część pacjentów z tymi zaburzeniami korzysta i wierzy głęboko, i to jest jedna z zagadek naszej medycyny, czyli nawet psychologii, korzysta z usług psychoterapeutów, wróżkarzy, różnego typu leków homeopatycznych. Olbrzymia część tych oddziaływań ma charakter placebo, czyli oznacza to, że jeżeli pacjenci głęboko są przekonani o słuszności danej metody, wpływa to na ich ciało, wpływa to i na ich odczuwanie, a więcej można powiedzieć, na redukcję objawów. Okazuje się, że jeżeli pacjenci głęboko wierzą w lek, który na nich oddziaływuje, to objawy ustępują. Co ciekawsze jeszcze powiem Wam, że jeżeli pacjenci są poinformowani o tym, że biorą lek pod postacią placebo i również koncentrują się na tym leku, również następuje wyraźna poprawa. Dokładnie odwrotny efekt ma również zjawisko i efekt nocebo. Czyli jeżeli pacjenci są przekonani, że dany środek czy dany kontakt z innym człowiekiem wpływa na nich niedobrze, niekorzystnie, to mają wrażenie odczuwania tych objawów. Zjawisko sugestii, autosugestii jest nie do końca poznane. Jest to rzecz, która wymaga jeszcze wyjaśnienia, co Państwu obiecuję, jest jedną z możliwości studiowania na psychologii w Toruniu ze względu na interdyscyplinarne centrum nowoczesnych technologii i bardzo nowoczesne metody obrazowania mózgu. Zaburzenia psychosomatyczne bardzo często są przez pacjentów odbierane jako negatywne elementy swojej choroby, a więc pacjenci ukrywają, nie przyznają się do tego. Mogę więcej powiedzieć, część z nas ma tak nasilone te objawy, że uniemożliwiają one osiągania pewnych ról życiowych, zdawania egzaminów, znalezienia partnera czy partnerki i wymagają leczenia.
Badania wykazują, że prawie 25% populacji, i to we wszystkich krajach na świecie, ma różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Czyli to są takie zaburzenia, które przy tak zwanym kodzie rejestracji chorób, nazywa on się ICD-10, w Polsce ogólnie obowiązujący, można by odpowiednimi narzędziami przypisać jednostki chorobowe. Czyli 25% populacji ma zaburzenia psychiczne, które powinny być diagnozowane i leczone. Ciekawa jest rzecz, że 75% z tych osób nigdy nie miało kontaktu ani z psychologiem, ani z lekarzem, nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma zaburzenia, a nie jest leczona i niepotrzebnie cierpi. Chciałem podkreślić, ta część zaburzeń może być z powodzeniem diagnozowana i leczona przez psychologów. Tak się dzieje w wielu krajach Unii, szczególnie w Wielkiej Brytanii, do której właściwie nasz model medyczny najbardziej pasuje. Państwo będziecie mieli unikalną możliwość studiowania psychologii, a więc jest to kilka lat nauki o tym, jak funkcjonuje umysł, jakie są nasze podstawowe procesy myślowe. Do tego potrzebna jest gruntowna wiedza na temat budowy człowieka, funkcjonowania człowieka, na temat i anatomii, i fizjologii, i biochemii, i podstaw z farmakokinetyki. Będziecie Państwo mieli możliwość wysłuchania i prowadzenia, i brania udziału w zajęciach z psychoterapeutami, z psychologami, z lekarzami, z biologami. Czy to są łatwe studia? Nie ma łatwych studiów. Każda wiedza wymaga poświęcenia i cierpliwości, ale mogę powiedzieć, że będzie to dla Was bardzo duża przygoda, aby móc poznać nie tylko innych, ale samego siebie. Niektórzy mówią, że człowiek nie jest w stanie poznać samego siebie, że przed 50 rokiem życia praktycznie nie jest w stanie wniknąć we własne procesy psychiczne. Po to będą studia, abyście Państwo poznali techniki, przy pomocy których będziecie w stanie trochę lepiej poznawać innych niż siebie. Mówię tu o zajęciach z psychoterapii, psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej. Po studiach uzyskacie tytuł magistra psychologii. Oczywiście nie oznacza on, że będziecie mieli uprawnienia do leczenia pacjentów. Do tego są potrzebne studia specjalistyczne, jeszcze dodatkowe, ale jak i po każdych studiach, w którym uzyskuje się umiejętności leczenia i diagnozowania, tak i po Waszych studiach potrzebne są jeszcze kursy specjalistyczne. To Państwo będziecie dopiero mogli rozpocząć po zakończeniu podstawowych studiów z psychologii. Kariera po ukończeniu psychologii może być na wielu różnych obszarach. Przez Państwa może być wykorzystana jako psychoterapeuta, jako psycholog w szkole. Można również podpisać kontrakt ze szpitalami, ze klinikami. Wszystkich, których interesuje nauka, zapraszam do pracy naukowej, do katedry, do zakładu psychosomatyki, ponieważ jest to praca naukowa naprawdę ciekawa i odkrywanie tych pułapek umysłu jest dla wielu wyzwaniem ich życia. W takim mieście jak w Toruniu, gdzie odczuwamy ten duch Mikołaja Kopernika, który potrafił obalić paradygmat naukowy, jest możliwość dla ludzi, których interesuje nauka, naprawdę zrealizowania samego siebie. Serdecznie zapraszam.